Hejka, witam się z Wami w końcu w nowym daily vlogu. Ostatnio nagrywanie jakoś było mi nie po drodze, nic mi nie wychodziło, bo miałam kilka prób, ale tak jak widać niestety były one nieudane, więc stwierdziłam, że chyba najlepszym pomysłem będzie to, żeby nagrać vloga z dwóch dni, po to, abym miała wystarczająco materiału, żeby w końcu pojawił się na kanale jakiś nowy vlog, żeby mi nic nie przeszkodziło, nic nie pokrzyżowało planów. I tak się właśnie zastanawiam, czy nie zacząć nagrywać takich weekendowych vlogów, może nawet tygodniowych vlogów, żeby właśnie ta regularność tutaj była troszeczkę lepsza. Dajcie znać, co myślicie. Dajcie koniecznie znać, jak ten dwudniowy film Wam się podobał i zapraszam Was do oglądania. Odebrałam wczoraj paczkę od mojej mamy z Niemiec, bo zamówiłam dwa nowe sprzęty do kuchni, których mi brakowało. I tak szukałam czegoś fajnego w internecie, aż w końcu natrafiłam na takie kremowe rzeczy i od razu wiedziałam, że to jest to, bo one pasują do naszej kuchni i do tego są po prostu ładne. Z tego, co pamiętam, to na tej stronie była wysyłka do Polski, ale ja chyba nie chciałam czekać, więc zamówiłam to do Frankfurtu i moja ciocia zabrała to ze sobą, jak jechała do Polski na święta. Ja akurat mam tutaj taki opiekacz, to jest 3 w 1, czyli grill, gofrownica i toster oraz mikser. Widziałam na stronie też inne rzeczy, na przykład sokowirówkę, maszynę do robienia popcornu właśnie w tym samym kolorze, więc jest duży wybór, ale ostatnio jak robiłam zupę krem, to blendowałam ją na 3 razy w tym moim małym różowym blenderze. Ja go bardzo lubię, ale on jest idealny, aby zrobić na przykład koktajl dla jednej osoby, a jak ja teraz gotuję dla 2 osób, czasami robię zupę na 2-3 dni, to jednak potrzebny mi jest inny sprzęt i teraz już na spokojnie mogę robić gofry, tosty, mogę blendować, miksować i mam nadzieję, że z jakością będzie aż tak dobrze, jak z wyglądem tych rzeczy. Chciałabym w tym vlogu zakończyć też już ten temat przeprowadzki, ten temat mieszkania, bo prawie wszystko Wam pokazałam, oprócz części wspólnych. I tak zastanawiałam się, czy to w ogóle robić, ale po tym, jak dodałam zdjęcie na Instagram, to wszyscy chcieliście je zobaczyć, więc zaraz tam pójdziemy i Was troszeczkę oprowadzę. Przeszła nam ta taka faza na kupowanie różnych rzeczy do mieszkania. Odpuściliśmy sobie troszeczkę i jest nam na ten moment dobrze tak, jak jest w tym mieszkaniu. Gdyby miało się zmienić coś większego, gdybyśmy dokupili jakieś meble, to wtedy nagram na pewno room tour, a jeśli chodzi o jakieś takie mniejsze rzeczy, dodatki, to pewnie będą się przewijały we vlogach albo na Instastory, więc tam możecie mnie obserwować, ale dzisiaj właśnie oficjalnie kończę serię, temat przeprowadzkowy. Już sobie tutaj od 3 miesięcy mieszkam i myślę, że to najwyższy czas zakończyć ten temat. Tak wygląda nasza siłownia dla mieszkańców. Ja uwielbiam tutaj przychodzić po południu, bo wtedy nikogo nie ma. W sumie wieczorem to też można spotkać. Może jednego sąsiada, bo to jest siłownia dla mieszkańców tej najnowszej części. Ta starsza część osiedla ma swoje części wspólne, więc tutaj nigdy nie będzie tłumu. Jak dla mnie ta siłownia jest idealna. Ma wszystko to, czego ja potrzebuję, aby zrobić dobry trening. Wszystko jest nowe, nieużywane. Tam z tyłu za tą ratanową ścianką jest jeszcze strefa cardio, więc naprawdę nie ma na co narzekać. Vito czasami jeździ na swoją starą siłownię, jak potrzebuje innych sprzętów, jakichś już porządnych ciężarów, ale jak dla mnie jest super. Od miesiąca chodzę na fizjoterapię i podobno tym butem, tą ortezą, zrobiłam sobie tylko krzywdę i wydłużyłam cały proces dochodzenia do siebie. Fizjo i lekarze mają zupełnie inne zdanie na temat tego, jak takie urazy leczyć, a ja akurat chodzę do fizjoterapeuty, który zajmuje się piłkarzami, sportowcami, więc ufam mu z tą moją kostką, bo raczej wie, co robi. Ona jest jeszcze troszeczkę spuchnięta, ale najważniejsze, że mogę już chodzić, mogę ćwiczyć na siłowni. Wiadomo, nie będą to jakieś szalone treningi. Jeszcze jest problem z bieganiem, ze skakaniem, ale już jakieś rozciąganie, marsz na bieżni, ćwiczenia na brzuch, pupę na macie i tak dalej mogę robić, więc dzisiaj wieczorem, jak zmyję już makijaż, to na pewno tutaj wrócę, żeby zrobić sobie jakiś fajny
trening. Pokażę Wam jeszcze moją ulubioną część, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, jak ją pierwszy raz zobaczyłam. Jest to strefa spa. Są tutaj dwie sauny, sauna sucha oraz sauna mokra. I te dwa pomieszczenia, to pomieszczenie z saunami i przebieralnia, wyglądają jak spa w jakimś najlepszym pięciogwiazdkowym hotelu, a jest to po prostu osiedle w Trójmieście. Ja teraz bardziej patrzę na to tak z perspektywy kogoś, kto kocha piękne wnętrza i kogoś, kto pracował jako agent nieruchomości w Dubaju przy naprawdę luksusowych projektach. I muszę powiedzieć, że ten deweloper robi kawał dobrej roboty, więc my tutaj w Polsce potrafimy czasami nawet lepiej niż w Dubaju. Ja tam nie mieszkałam w takich luksusach, jakie są tutaj i nawet nie chodzi mi o to, że te pomieszczenia są, tylko chodzi mi o to, że to jest wykonane jakościowo, bo w Dubaju to już jest taka masówka, że to traci na jakości, a tutaj widać po tych wszystkich materiałach ta dbałość o szczegóły. Tutaj w spa są książki, możecie sobie włączyć relaksacyjną muzykę, są świece, te wszystkie dodatki, meble, dodatkowo wszystko jest zrobione w naprawdę bardzo, bardzo fajnym stylu i wszystkie te pomieszczenia i klatki schodowe są ze sobą spójne, więc tutaj po prostu chce się przebywać i tutaj chce się mieszkać i z tej strony właśnie jest ta przebieralnia, o której mówiłam. No jak dla mnie, wow. Jest tak piękna pogoda, pierwszy raz w tym roku chyba jestem na dworze bez kurtki. I jak jutro też będzie tak pięknie, to na pewno idę na spacer na plażę, bo my zaraz tutaj obok mamy las, a 10 minut spacerkiem i jesteśmy na plaży, więc lokalizacja jest super, bardzo nam się podoba i tak nam się tutaj dobrze mieszka, że w ogóle ostatnio, jakieś 3 tygodnie temu, mieliśmy spotkanie z panią z Invest Komfortu, żeby zobaczyć, jakie mieszkania są dostępne, ale niestety były to tylko mieszkania na piętrze, a nas interesuje mieszkanie takie jak nasze, czyli z ogródkiem, z tymi narożnymi oknami, a takie będą gotowe dopiero pod koniec roku 2024, więc za 2 lata około, a jednak jest to trochę za długo, więc na razie sobie odpuściliśmy i mamy nadzieję, że jak najdłużej pomieszkamy w tym mieszkaniu, w którym jesteśmy teraz. Takie to życie w Trójmieście. Wczoraj słońce, błękitne niebo, piękna pogoda, duże nadzieje na to, że w końcu mamy wiosnę, a dzisiaj szaro, buro, ponuro, mgła, więc niestety nici z mojego spaceru na plaży. Mam nadzieję, że przynajmniej przez weekend się rozpogodzi, bo nie podoba mi się to. Ostatnio mówiłam Wam o mojej porannej pielęgnacji i pokazywałam rutynę, a wczoraj zrobiłam tą wieczorną i tam też pojawiło się coś nowego. Uwaga, uwaga, bo będzie to duża niespodzianka. Są to kosmetyki marki Health Labs Care, których używam już od tamtego roku, więc nawet Wam tej marki przedstawiać nie muszę. I teraz spokojnie mogę powiedzieć, że mam całą jedną półkę w łazience wypełnioną kosmetykami właśnie Health Labs Care. Są tam różne maseczki, sera, kremy, kremy pod oczy, ale do tej pory nie było nic do oczyszczania, dlatego że ja jestem osobą, która nie chomikuje, która nie zbiera kosmetyków i dopiero jak mi się jakiś produkt skończy, to wtedy kupuję coś nowego. I teraz tak od jakiegoś miesiąca, od 6 tygodni, testuję w mojej wieczornej rutynie 2 nowe produkty do oczyszczania. I oczywiście pierwszym krokiem jest demakijaż. Ja do tej pory cały czas używałam wacików i płynu micelarnego i w dalszym ciągu ten sposób lubię, ale jednak płyn micelarny troszeczkę wysusza cerę. Więc teraz mam emulsję do demakijażu, ona ma taką bardzo oleistą konsystencję, ale emulguje się, łatwo ją można zmyć wodą, nie pozostawia żadnej tłustej warstwy na naszej twarzy. Ta cera jest taka gładka i nawilżona, do tego ma bardzo przyjemny i delikatny zapach bergamotki, a aplikacja wygląda tak, że potrzebne nam są 2-3 pompki i później wykonujemy naszymi palcami lekki masaż. Ona spokojnie poradzi sobie z makijażem wodoodpornym, poradzi sobie z tuszem do rzęs, bo testowałam
i nie podrażniła mi moich oczu. Jeśli macie jakiś mocniejszy makijaż i musicie powtórzyć oczyszczanie, to też możecie to zrobić za pomocą tej emulsji, bo tak jak mówię, ona nie podrażnia naszej twarzy, zapewnia odpowiedni pH naszej skórze, nie zaburza równowagi mikrobioty skóry i tak dalej, więc tutaj możecie być spokojne i możecie tego produktu użyć jeszcze raz, jeśli będzie taka konieczność. Drugim krokiem jest oczyszczanie i tutaj mamy łagodny żel myjący, zarówno ten żel, jak i ta emulsja są z linii Pure On i akurat ten kosmetyk już nie ma żadnego zapachu, on wzmacnia barierę naskórkową, nawilża i oczywiście usuwa wszystkie zanieczyszczenia. Używam go zarówno rano, jak i wieczorem. Wieczorem właśnie po to, żeby już tak porządnie oczyścić moją twarz ze wszystkiego, co się na niej przez cały dzień zebrało. I ogólnie wszystkie kosmetyki Health Labs Care, które mam, są bardzo wydajne, bo zobaczcie, tej emulsji mam jeszcze sporo, ale to też dlatego, że ja coraz częściej chodzę bez makijażu i jestem już w takim wieku, że w ogóle mi to nie przeszkadza i mogę iść do kina, do galerii bez makijażu, nie mam z tym żadnego problemu. Obydwa te kosmetyki sprawdzają mi się bardzo dobrze, tak jak w sumie wszystkie kremy, maseczki, sera i tak dalej, wszystko co mam, inaczej nie mówiłabym tyle o tych kosmetykach, bo ja nie jestem żadnym beauty guru i nigdy nie będę specem od pielęgnacji, ale wiem, kiedy mi się coś sprawdza i te kosmetyki sprawdzają mi się naprawdę dobrze i mam teraz dla Was super kod rabatowy, dlatego że nie jest to 10% tak jak zawsze, jest to aż 25% na wszystko. Więc linki zostawiam Wam na dole w opisie. Vito zamówił nam nową grę i to nie jest taka typowa gra, bo chodzi tutaj o to, aby rozwiązać kryminalną zagadkę, więc dostajecie takie akta. On to zamawiał z Norwegii, więc my mamy to w języku angielskim, ale z tego co widziałam, to jest w Polsce też jedna strona o nazwie Kryminauci i tam możecie znaleźć coś podobnego w języku polskim i dostajecie po prostu taką teczkę. Tutaj w środku są jakieś wycinki gazet, lista podejrzanych, jakaś sekcja zwłok i tak dalej. Nie chcę Wam ani nam za bardzo spoilerować, bo jeszcze nawet nie zaczęliśmy, dlatego że niby potrzebne na to jest tak od 4 do 8 godzin, więc jak zagramy, to wtedy tam Wam znać, czy nam się podobało. Jest też chyba jakiś kod QR, żeby online sobie odtworzyć przesłuchania, więc zapowiada się ciekawie. Będziemy detektywami, bo my lubimy wszystkie różne kryminalne zagadki, dokumenty na Netflixie, podcasty i tak dalej, więc jeśli też taką tematykę lubicie, to może to będzie coś dla Was. Ja dzisiaj tak na sportowo, bo jadę właśnie na fizjo, a Vito jedzie po getry, takie sportowe, bo powiedz, co jutro będziesz robił. Biorę udział w Run Magedonie. Czyli? 6-kilometrowy bieg z 30 przeszkodami. Tak, przygotowywał się przez ostatnie 3 tygodnie. Właśnie przyjeżdżaliśmy i już jest prawie wszystko porozstawiane. Tylko mam nadzieję, że właśnie ta pogoda będzie lepsza, bo w takiej mgle i takich warunkach to może nagram jakiegoś vloga. Będziemy Ci kibicować, bo nie dla mnie takie atrakcje. Dzisiaj miałam takie tortury. Powiem Wam, że ta rehabilitacja, ta fizjoterapia to nie jest nic przyjemnego, więc w nagrodę pojechałam i kupiłam sobie kwiatuszki. Ja lubię takie różowe, fioletowe bukiety, ale ostatnio miałam jakąś taką inną odmianę tulipanów, które były białe i na wyspie wyglądały tak przepięknie, że teraz chciałam taki mocno zielono-biały bukiecik. Tutaj jeszcze oczywiście większość tych białych kwiatków musi dopiero rozkwitnąć, ale będą wyglądały pięknie. Ja uwielbiam mieć świeże kwiaty w domu i brakowało mi tego. Niedługo na kanale pojawi się film z takim małym update'em tego, co u mnie dzieje się z hormonami, bo dodałam na Instagram story, że byłam u endokrynologa i dostałam od Was masę wiadomości, masę pytań, co tam słychać, jak się czuję, więc o tym wszystkim Wam niedługo opowiem, dlatego że nie chciałam, żeby we vlogu był taki długi monolog, więc postanowiłam, że nagram osobny film i poopowiadam Wam, jaka jest u mnie sytuacja, jak teraz wyglądam i tak dalej, i wtedy każdy, kogo interesuje ten temat, będzie sobie mógł taki osobny film obejrzeć. A teraz zabieram się za obiad, tak trochę wykorzystałam tą złą pogodę, robię jakieś tam pranie. Mogę Wam powiedzieć, że od 3 tygodni nie jadłam pieczywa, nie jadłam makaronu do wczoraj i aż tak bardzo, bardzo nawet mi tego nie brakowało, ale wiedziałam, że właśnie w ten taki już przedłużony weekend sobie troszeczkę poczytujemy, więc robię ten makaron co wczoraj, bo był pyszny. Chciałam w sumie sama zrobić pesto, ale niestety nie było orzeszków pini w sklepie, więc mam jeszcze tyle składników i będzie po prostu to co wczoraj, ale naprawdę było bardzo dobre, także zróbcie w domu, jeśli lubicie makarony. Przygotowałam sobie tutaj już prawie wszystkie składniki. To będzie makaron z kurczakiem w sosie śmietanowym z dodatkiem sera, gorgonzola ze szpinakiem i suszonymi pomidorkami. To połączenie jest naprawdę świetne i zacznę od tego, że podduszę lekko czosnek z cebulką na oliwie z oliwek. Ja wiem, że na oliwie nie powinno się smażyć, ale ja akurat lubię ten smak. Później dorzucę do tego wszystkiego kurczaka, następnie szpinak, zaleję wszystko śmietanką, dodam ser gorgonzola
gorgonzola, żeby się rozpuścił i na koniec suszone pomidory. Jeśli chodzi o makaron, to mam tutaj świderki, bo fajnie się właśnie mieszają z sosem. Jest to makaron bezglutenowy i jest dobry. Na koniec oczywiście posypię jeszcze wszystko parmezanem i gotowe. Przepyszny makaron, mówię Wam. Chciałabym się z Wami pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Ja czekamy na Vito, bo on też ma dzisiaj taki szalony, zabiegany dzień. Cały czas tylko jeździ i coś załatwia. I mimo, że jest piątek wieczór, to raczej nic ciekawego nie będziemy robić, bo jednak jutro 9:30 jest ten Runmageddon, więc musimy się wyspać. Ja oczywiście będę kibicowała i tak jak już mówiłam, może nagram jakiegoś vloga takiego weekendowego, bo teraz przez te dwa dni fajnie mi się nagrywało. To jest chyba dobre rozwiązanie na to, żeby było na kanale więcej filmów. W ogóle to jest przed 19, a jest dalej jasno, więc jednak to lato już jest za rogiem. Widzimy się w następnym filmie. Pa i buziaki.